Jestem w Gruzji, w Kutaisi. Żeby nie tracić pieniędzy na taksówkę czy drogie autobusy, stoję i czekam na marszrutkę, busika, który zabierze mnie do centrum za grosze. No dobra, autobusy nie są wcale drogie, ale marszrutki są o połowę tańsze. Jestem w Gruzji, w Kutaisi. Dostałem się tutaj z lotniska z jedną przesiadką marszrutką. Jedna marszrutka jechała z lotniska na dworzec pociągowy, kolejowy, a druga stamtąd tutaj do centrum. Cena za marszrutki to 2 razy po 3 lari. 1 lari to około złoty 70 zł. Robiłem parę nagrań kilka fotek koło fontanny i idę teraz do hostelu zameldować się. Jest gorąco. Nie wiem, około 30 stopni chyba. Już widzę hostel. On jest około 500 metrów od fontanny. Hostel Star. Musiałem się spytać, bo to jednak uliczkę w bok się wchodzi. Tu jest wejście. Tam był jakiś park. Idziemy do góry. Hostel Star oceniam 9 na 10. Hostel posiada ładną kuchnię, dobrze wyposażoną, przestronny hall z wygodnymi fotelami. Wynająłem na 2 noce łóżko w pokoju wieloosobowym za 62 zł za 2 noce. Pokój jest klimatyzowany i materace w łóżkach są bardzo wygodne. Krótka przerwa na napój bogów przed podróżą. Idę poszukać taksówkę w dobrej cenie, którą chciałbym dojechać do opuszczonych sanatoriów. Wstąpiłem do marketu, żeby porównać ceny z cenami polskimi, czyli 1 lari to około złoty 70 zł.
Wydaje się, że wszystkie produkty są dużo tańsze niż u nas w kraju. Złapać taksówkę i chcę jechać tam, gdzie jest takie miasteczko. Jest kilka sanatoriów opuszczonych, niszczających. Przed nami polecany w sieci lokal Baraka, w którym niestety nie byłem, trafiłem gdzie indziej. Excuse me, how many years? 40. 40. 40, huh? You're 46. You're 46. 50. 40-letni zabytek z Holandii. Spotkałem pana, który takie ma piękne auto. Zabytkowe. 40-letnie. Idąc przez park, napotkałem młodego grajka, któremu nie bardzo to granie wychodziło, ale i tak dałem mu drobny banknot. I tak wyglądają ulice Kutaisi. Idę ogarnąć taksówkę. W oddali widoczna katedra Bagrati. Przeszedłem się koło kolejki linowej. Myślałem, że tam taksówkę znajdę, bo tam może być więcej turystów, ale niestety taksówkę tutaj złapać to jest bardzo ciężko. A teraz jakaś pojechała. Idę koło fontanny. Myślę, że tam coś złapię. To jest bardziej popularne miejsce. Może się uda. Musimy się pana miłego złapać z taksówką. Jedziemy zwiedzać sanatoria. Kondycjoner. Jest air condition. Tu jest ładna fontanna. My jedziemy w koło. W koło na rondzie. What is? Teatr. Teatr. A, i tu jest teatr. Teatr w Kutaisi. A my jedziemy na zwiedzanie sanatorium. Tak. A, dzieci dziękują. Pasak przeszli. Szerokie ulice. Ładne parki. Ulica Paleszwili. Paleszwili. Jedziemy, nie wiem, będziemy z 15-20 minut będziemy jechali. I kaleczyli język angielski i rosyjski. What your name? Familia? Amiran. 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 Jest, Amiran. Yeah. Jedziemy zwiedzać. Zwiedzać. Evista Yanga, tak sobie. A tutaj, no, ale szukałem. Bazar. Szukałem. Bazar, ok. Rustaveli. Rustaveli, most. Rustaveli. I tu kolej, tak? Kolej? Jakaś tam kolej linowa jest. Jedzie. Prospekt Rustaveli. Rustaveli. Nie. Tutaj pan mi dał wizytówkę, Amiran. Jutro jedziemy na kanion Martwili z rana. Bukharia. I je, no, jak tam? Proszę pana, pan tak? Mieszka w Kutaisi, w hotelu, tak? Tak, w hostelu jestem w Kutaisi, no.
hostelu trzeba mu pokazać, gdzie pan mieszka i o 9 rano on będzie. No, no super. No, no właśnie chciałem tak się z nim gadać, żeby mnie zawiózł do tego hostelu i będzie wiedział, gdzie przyjechać jutro. Tak, a pan, gdzie pan w Polsce mieszka? W Polsce? Pod Wrocławiem. A, ja w Łodzi mieszkam. A, to w Łodzi. Nie bywałem w Łodzi, nie bywałem. Ale fajnie, że jest taki kontakt. No. To proszę, tak, mu, tak, to tak, proszę tak, mu powtór. No super, no proszę powtórzyć, że jak mnie odwiezie do hostelu, to jutro stamtąd mnie odbierze i będzie w porządku. Tak, tak, no. No, też tak mówił. Okej, dobra, no dzięki. No. Dobra, no na razie. Rao, rao. I taka rozmowa, dobrze, że kierowca ma znajomego, który polski rozumie i wszyscy się możemy dogadać. I taka sytuacja. No, ale usiał, skacu. Jeszcze jakie chwila pierwszy chuty język, tak? Kaj, ja bakarga, trójby. Daj mi jeszcze go, halo? Daj lewa rakę. Halo, rodaku. Słuchaj, to powiedzmy, żeby mnie tam za dużo nie skasował. Żeby tak potraktował ulgowo, bo ja jestem biedny Polak. Ale gdzie tam, do tego, jak się nazywa, do Martwiry? Do Martwiry, bo tutaj żeśmy uzgodnili, ale do Martwiry nie chcę. Ja to nie wiem teraz, tylko ja to go znam tak zaoczam przez ten, tak? Bo nie to powiem. Ale dobra, okej. Okay. No, pozdrawiam, no, trzymaj się. O, kargi jaba, brawo. Pierwszy jarka mu bardzo dziękuję, znamy, jarka mu bardzo dziękuję. Brawo na gałki, dwa chmarty, się ciebie, pa ciebie, pa nikie, randzie stanie, zista. Aslar zemiec, korka mu bardzo. Chowa się, 13 lat uczę, nieka. Ho, ki, ho. Kaj, karga tam. I to, 13 lat. I takie rozmowy. Mierzam jardy. Kaj, karga. O, a tutaj krowy. Idą krowy. To jest atrakcja w Gruzji. Że jest te krówki. Polsza, no. No, Polsza, no. Takie atrakcje. Paliwo. I paliwko tyle. Kosztuje tanie. Około 5 zł za litr diesla. Chodzi stary sanatoria. O! Stary sanatoria. Jest. Rozwalony. Mnogo jest. Mnogo, tak. SSSR? Jest. SSSR, no. Tak. Związek Radziecki się skończył. Koniec. I sanatoria się skończyły. Koniec. Wszystko niszczeje. A tutaj ludzie przyjeżdżali kiedyś do kurortów. Z Rosji. Tak, tu cała Rosja korzystała. No i tam ładne góry ośnieżone. Rano. Sakastrelwo? Sakartvelo. Sakartvelo. To jest miejscowość Sakartvelo. I tu są te sanatoria opuszczone. O, i tutaj na wprost. Ale taki ogromny budynek, wszystko niszczeje. Kenaha i kanie sanatoria. Tam następne będą. I tutaj wjedziemy pod sam budynek. Tak, i tam jest super sanatoria. Było super sanatoria. I wszystko padło. No, zaraz zobaczymy, to zwiedzimy. Nawet stragan jakiś pani stoi. I idziemy zwiedzać opuszczone sanatoria nieopodal Kutaisi. Takie ruiny, patrzcie, a tak mogło być pięknie. Jak rozleciał się Związek Radziecki, wszystko się skończyło. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest.
czego zacząć. Nie wiem, może spojrzę tutaj. Spojrzę tutaj, tutaj. I co tu jest? Psy, szczekające psy. Jakieś szczekające bezdomne psy pewnie. Ale to ogromny gmach. Korytarzy, mnóstwo. Idziemy tutaj na chwilę zobaczyć. Kurde, no to kolejny budynek, który przypomina mi Czarnobyl. Tak. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Trochę mi to czasu chyba zajmie, bo to jest ogromne. O, i tutaj, popatrzcie, jak to wyglądało kiedyś. Nie wiem, ile to... O kurde, tam. Tutaj jakieś schody. Na dół i do góry. Czy to bezpiecznie? Zobaczymy. Teraz. Wejdziemy jeszcze wyżej. Wejdziemy jeszcze wyżej. Zobaczymy, jak z wysoka widać. Mam nadzieję, że to te schody, że to nie pierdolnie zaraz. Hello? Nie będę w każde zakamarki wchodził, bo nie ma na to czasu. A tutaj nawet woda jest. Chyba no. Jest woda. I tak wygląda to na zewnątrz. Widać, kilku turystów jeszcze chodzi. Obok mnie. Oprócz mnie. Myślałem, że będę sam. Ale to jest jednak popularne miejsce do zwiedzania. A tutaj co mamy teraz? Tu mamy teraz? O kurczę, ale widoki. Patrzcie na to. Tam szczyt ośnieżony, lekko ośnieżony. A tutaj pozostałości po sanatorium. Tak to wygląda wszystko. Ale mało jest takich miejsc na świecie czy w Europie, tak jak to, które trzeba zobaczyć. Tam jest coś, czy tam w oddali taki wielki mur. Nie wiem, czy to dalszy ciąg tego sanatorium. No chyba. Masakra, ile tutaj poszło pieniędzy, żeby to postawić, taki obiekt. I wszystko teraz niszczeje. Niszczeje i nic się z tym nie zrobi. Nie wiem, ile mi się uda obejrzeć z tego terenu, ale kierowca mnie zawiózł tutaj w to najlepsze miejsce. I faktycznie tutaj to był kurort. To był dopiero kurort. A teraz co? Drzewa figowców. To są figi. Zejdziemy schodami na dół.
Zobaczymy, co tutaj jest. Czy jest coś innego? Inne skrzydło sanatorium pewnie. Tutaj nie wiem, basen czy coś. Żaby się kąpią. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. From Poland. Very pleased to meet you. From Russia. Russia, okay. Interesting. Brilliant. Yes, the name of this building is Medea. This was the... Sonia? Sonia? Как дом отдыха? Санаториум. Okay, my daughter... No, to санаториум называло się Medea. Коллега из Польши, расскажи ему, что это было. Ну, то, что это был санаторий, грязи, в смысле воды, советский. Very big building. It's amazing, right? And the front is just so beautiful. The front. Przybiegł jakiś pies i skończyła się rozmowa. Idziemy zwiedzać dalej. Nie wiem, czy tutaj byłem, bo tu takie te korytarze są podobne. Może tutaj wchodziłem, ale nie jestem pewny. Chyba tak. Tak, tak. I tutaj chyba szedłem na górę. Teraz pójdziemy tu. A, tak. Bo tędy wchodziłem po tych drzwiach. A teraz pójdę w inną stronę. Zobaczymy, co jest dalej. O. Tutaj teraz. Taki taras ogromny. Mój kierowca. Kolejny fragment budynku i da się zauważyć, że tutaj budowla była robiona symetrycznie, bo z tamtej strony wchodziłem schodami i było podobnie jak w tej chwili, coś takiego, wchodziłem tam też. Tutaj wejdziemy tylko kawałek, żeby za dużo czasu nie tracić, bo to jest wszystko chyba powtarzalne. Ruina to ruina. Nic tutaj specjalnego nie będzie. Oprócz, no nie wiem, walących się murów, odpadających tynków i nowych turystów, którzy przychodzą, przyjeżdżają tutaj zwiedzać takie miejsca. Miejsca budynków, które stoją i nikt na pewno już tego nie odnowi. Są, można powiedzieć, taką tylko atrakcją turystyczną. I tylko patrzeć, kiedy powstanie jakaś budka i będą bilety sprzedawać. Będzie wstęp płatny za zwiedzanie takiego miejsca. Na razie tylko zauważyłem, że jest jakiś stragan z pamiątkami, chyba stoi jakaś kobieta i coś sprzedaje. Nawet nie patrzyłem, co sprzedają. Czy jakieś napoje, czy pamiątki. Dobra, to by było na tyle. Idziemy do mojego kierowcy i nie wiem, chyba wracamy, chyba że jeszcze jeden jakiś ciekawy budynek znajdzie do pokazania. Palmy rosną, jakieś drzewa jakby sekwoja, ale to nie jest sekwoja. No to jest normalny budynek, normalny. Tak, jest coś. Jaki jego Univermag? Univermag? Nie. Też kaput. No. Univermag to znaczy Univermag. Centrum handlowe.
teraz opuszczone i opustoszałe. Co mi się przychodzi? Stadion? Stadion był? Jest, no da. Jest daleka. Sanatorium następne opuszczone. Tylko tu już wejść chyba nie można raczej. Iberia. Tak, Iberia. A, to jest sanatorium Iberia. Ale tam uchodzić nie mogę. No, czy tamtej strony. Zobaczymy. Co widzę etykieta, mery wernią się paszport. Okej, chyba zobaczymy. Z tego co zrozumiałem, zobaczymy. Czy można. Rekreacja, zalew jakiś. No. He. Swadba niedzielska, to chodzi o młodą parę. Sesję będą mieli. Będzie sesja zdjęciowa. Nad zalewem. A wiesz, foto Deloy. Jest firmy foto. Tu goście stoją przed uroczystością. Po prawej stronie mamy jakiś zalew. Nie jest to ciekawy zalew, bo widać chyba płytki jakieś zarośnięte. Woda brzydka, ale panna młoda zdecydowała się. Para młoda zdecydowała się robić sobie zdjęcie. Sesję w takim miejscu. A my jedziemy, nie wiem gdzie, chyba już wracamy. Wracamy, tu jest tam. Ktoś tam powiedziała, nie wiem co, że jest, więcej czy nie, nie wiem. Tutaj no było i murki były, i filary takie, wszystko było. Wszystko było, wszystko było. Nie ma nic. Szofer mówi, że jest problem. Jest problem, że naczelnik nie chce się zgodzić, żeby turyści tutaj wchodzili. Nie wiem, czy uda mu się namówić go, czy nie. Bo też bym się przyszedł tutaj po budynkach zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Na razie no, mój szofer prowadzi negocjacje. Kurde. 10 minut, ok. Kurde, musiałem zapłacić no 10 lari, 16 zł, żeby tutaj wejść, zobaczyć w 10 minut. 10 minut, bo będzie dzwonił po policję. Idę jeszcze, psy mnie tu jakieś czekają. Ale budynek warty obejrzenia, bo troszkę inny od tamtego. No nie, 10 minut to tylko zdążę chwilę coś tam zobaczyć. Ale kurde, no jak pałac. Jak pałac, zobaczcie sami. I ja cię sunę, patrzcie co to jest. Jakie tarasy, jakie schody. Jakie tarasy i jakie schody. Kurde mole. Jak to wszystko wygląda. Tak było jak w pałacu. Normalnie było jak w pałacu. No co ja tutaj zobaczę? Co ja tutaj zobaczę? Troszkę ruin. O, patrzcie, tam jakaś... jakaś... postać. Ależ, ale mieli rozmach. Ale sobie zrobili. I tu. Ho, ho, ho. Oho, ho. I co tu?
A tu się wejdzie do środka, czy nie? O, wejdzie się. Kurde, patrzcie na to, kolumny. Kolumny marmurowe. Ja cię kręcę. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale... Oj, rozmach mieli, skurwysyny. Ale narobili. Tutaj też korytarze. Schody, schody. Kurde, no ja nie będę... Jakie bawoloczy. Czyli te okna. Bawole oko. I co tutaj mamy? Ja, no znowu kolumny. Pięterko i kolumny marmurowe. Ale se żyli. Ale sobie żyli. Kurde, kurde. Patrzcie, i tak się idzie. I tak się idzie, idzie korytarzem. I pełno pomieszczeń, pokoi. Widać, że tutaj była... jak to się mówi? No, te klepki drewniane. Czyli parkiet. Parkiet był. Był parkiet. Pomieszczenia. O kurde, tutaj... Józef Stalin tutaj odpoczywał. Wierzcie mi, Józef Stalin tutaj się kurował. No to tu, kurde, ile korytarzy. Nie wsadź mi, zaraz, kurde, czas mi się skończy. O kurde, ile tego jest. Ile tego jest. 10 minut, kurwa, 10 minut. Patrzcie tu, o kurde. O, co tutaj było, co tutaj było? Ojej, co to normalnie, tutaj był przepych. Był przepych za czasów Związku Radzieckiego. Był tu przepych. Rosjanie przyjeżdżali tutaj do kurortu, do sanatorium i odpoczywali. Ale niestety po rozpadzie Związku Radzieckiego wszystko się skończyło. Wszystko się skończyło i nikt o to nie dba. I tylko turyści mogą to podziwiać. Jak to można nazwać? Podziwianiem. Mogą tutaj chodzić i domyślać się, jak tutaj było kiedyś, w czasach świetności. Okej. Dobra, doszłem do tego wyjścia tutaj i powoli wychodzę, bo naprawdę jeszcze mnie policja zamknie tutaj. Nie wiem, czy mnie tylko straszą, czy to faktycznie tak jest, że to zamknięte i nikt nie może tego zwiedzać. Idziemy tutaj ko tej pani, zobaczymy co to jest. To. Już zmierzamy do bramy, żeby mnie nie zamknęli. Bo przecież ktoś to musi zobaczyć, ten filmik. Bo myślę, że będzie co oglądać. Kurde, takie miejsce, nie wiem, kto z was jeszcze tutaj był. Nie wiem, no... Na pewno ktoś był tutaj jeszcze z moich widzów. Albo będzie, na pewno będzie i sobie obejrzy to miejsce, bo warto jest normalnie, kurde. To co tutaj było, to szok. Patrzcie teraz tutaj na to. O, co to było? Co to było? I tutaj jakieś fontanny, jakaś pani. To jest bajer, prawda? Patrzcie na to. No luksus, to był... Po prostu to był luksus. I Józef Stalin tu był. Nie wiem, czy już czasami te 10 minut nie minęło, bo kierowca trąbi, ponagla mnie. Ale myślę, że problemu nie będzie. Myślę, że jeszcze z tym dozorcą, czy tam naczelnikiem, piątkę zbije.
Skryły się pod tym za budynek. Nie wiesz jak gdzieś tam gdzie uczono. I tak jest zamknięte pod bramą. Zamknięte, nie ma wstępu. I jeszcze piątkę przyjemy. Piątkę przyjemy z kierownikiem, z naczelnikiem. I tak zakończył się mój pierwszy dzień pobytu w Gruzji, w Kutaisi i zwiedzanie sanatoriów. Zapraszam na następne odcinki.